Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Pokémon Yellow Extreme Randomizer Nuzlocke. No i jak pamiętacie, ostatnio zdobyliśmy 5. odznakę, a dzisiaj nie czekamy, lecimy zaraz po 6. Jeszcze mój team nie jest uzupełniony, bo ostatnio niestety straciłem Pokémona. Stwierdziłem jednak, że tym razem nie będę tam brał Pokémonów, które są już jakby dostępne, wiecie, tam chociażby w tym Dojo w Saffron, ale po prostu pójdę na ulicę tutaj na południe i zobaczymy, kto nam się trafi. Niech los zadecyduje. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie się podobało, a my już zmierzamy do tej sali, co prawda z 5 poksami, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Trzymajmy kciuki, oby tak się stało. Nie pamiętam, czy ja już tutaj walczyłem z wszystkimi innymi przeciwnikami, tylko został mi sam lider. Jest taka szansa. Nie, tutaj nie przejdziemy do niego. Musimy iść raczej w tym kierunku. Dobra. A, jednak nie wszyscy. Jednak ktoś tutaj jeszcze został. Ale przeciwnicy tutaj to mieli niższe poziomy w porównaniu do poprzedniej sali. Więc wątpię, że jeżeli nawet ma 2 poksy, to żeby miały duży poziom. No, 34 dokładnie. Ja swoje poksy też trochę podtrenowałem. Większość już teraz ma 45 poziom. No, lider będzie akurat miał chyba niektóre na niższym poziomie, niektóre na trochę wyższym. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. O, Ninetales, no proszę, rzadko spotykane, o ile w ogóle jeszcze kiedykolwiek spotkałem w tej grze Ninetalesa, nie, chyba pierwszy raz. Dobra, Seismic Toss, no ale to spokojnie, to nam zabierze 34 HP, nie więcej, dobra, i zakończ to. Świetnie, no i teraz to już chyba tylko i wyłącznie lider, czyli oczywiście Kogam. Dobra, czy my mamy w jakikolwiek sposób, żeby podleczyć sobie jednego poksa? Mamy, dobra. Niech ma full życia, a my nie czekajmy. Wyzwijmy tego ninja. Dobra, co mi powiesz? Że taki dzieciak jak ty chce mnie wyzwać? Bardzo dobrze, pokażę ci prawdziwy terror jako mistrz ninja. Tak, zatrucie, uśpienie, te wszystkie techniki poznane przez niego. Czy sobie z nimi, za ich pomocą z nami poradzi? No nie wiem, zobaczymy. 4 poksy, myślałem, że 3. Okej, okay. Więcej niż się spodziewałem. Clefable, ej, myślałem, że niższe będą poziomy. 44, okej, okay, no dobra. Nie ma katastrofy. Dawaj tego Vice Gripa, super efektywny na Clefable, świetnie. Ale i tak nie dość mocne, ale dobra, nawet nie obniży nam obrony, bo nie trafiam. Świetnie. Świetnie. 46 level. Oj, to jest coś, co cieszy. Poliwrath. Dobra, może zmienimy, może niech Krzemień wejdzie do walki. Czy to będzie dobra decyzja, czy nie, to zaraz się przekonamy. Dobra, dawaj i... No właśnie, co? Może miatacz ognia. Dobra, jak widać, na szczęście wodnym poksem to on tutaj nie jest. Jeszcze poparzenie weszło, super. Mamy to, co chciałem. Leech Life jednak... No, trochę tam bierze, no ale dobra, poparzenie też swoje zabierze, dobra. Myślę, że nie ma co się zniechęcać. W sumie mogłem użyć Flya, bo jedna dodatkowa runda może nam się przydać. Wtedy to poparzenie i tak będzie działać, co nie? Dobra, spokojnie, spokojnie. Tyle, co on się podleczy, to od razu zaraz to poparzenie mu zabierze. Dobra, dawaj Flya. Low kick nie trafia. Poparzenie bije dalej i traf go teraz. Kurczę, brakło troszeczkę. No i niestety przez Leech Life'a raczej jeszcze przeżyje ten atak. Szkoda. No, poparzenie jeszcze mu zostawi tam końcówkę HP, no ale dobra, miotacz ognia w tym momencie kończ. No i dobra, zostały jeszcze 2 poksy, połowa teamu Kogi załatwiona. Venusaur, Venusaur, no dobra, to może Olekoset niech wejdzie. Dobra, Venusaur, czego się po tobie spodziewać? 48 poziomu, no to jest już dużo. Bind, bierze dużo, nice, dobra, myślę, że ten atak może załatwić nam tę walkę. Jeżeli będziemy dalej tak trafiać, będziemy szybsi od niego, a jesteśmy, no to raczej nie powinno być żadnych problemów. Super. Venusaur pokonany, no i ciekawy, kogo ma. No ale fajnie, że miał chociaż poksa trującego też, co nie? Charizard, o, widzę, że starter za starterem. Dobra. No to jeżeli Charizard to jest taki niby smoczy Pokémon, w ogóle 50 level, jej. No, masakra. Dużo, no dobra, no ale Wing Attack. Wing Attack, ile nam to zabierze? Krytyczny cios, a i tak nie zabrał nam za dużo. Dobra, dawaj Leech Life. Myślę, że podleczymy się wystarczająco świetnie. Odbieramy sobie całe życie. Ej, Rock Slide jest smoczy? Nie, dobra, już się bałem, że Rock Slide jest smoczy w tej grze, ale coś mi się pomyliło, ale znowu kryt. Kurczę, widać, że szybkość Charizarda daje mu tutaj możliwość stosowania takich, a nie innych ataków. Dobra, Quick Attack, zakończ to.
trzeba być szybszym, nie można dać mu żadnej szansy. Dobra, na szczęście jak widać Koga pokonany, przy okazji Omaster wbija 46 level. No i co tu dużo mówić, kolejna odznaka za nami. Tak, Soul Badge, obrona twojego Pokemona teraz wzrośnie. Pozwoli ci to używać też Surfa poza walką, och weź też to. TM06, ciekawe co to może być, Bone Clap? Ja nawet takiego ciosu nie kojarzę. To jest pewnie jakiś cios Cubona czy coś. Ale naprawdę, nie kojarzę tego ciosu. No, spoko. Przyda się, pewnie, chyba. Zobaczymy. Ważne jest to, że teraz możemy już przepłynąć na południe. Znaczy, nawet chyba może i wcześniej mogliśmy. No, ale dobra, teraz to już na pewno możemy przepłynąć na południe i zmierzać do Cinnabar. Przy okazji spróbować złapać kolejnego Pokemona. Oby się udało, żeby znaleźć coś naprawdę fajnego. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, kto tu się trafi. Dobra, czekajcie. Nie muszę nikogo uczyć żadnego specjalnego ataku. Z wami to chyba walczyłem kiedyś sobie. Tak, z nimi już walczyłem. Jak kiedyś trenowałem. Myślę, że w sumie warto było. A tutaj co, masz swojego Pikachu? Tak, Pikachu Pika, okej. No dobra, 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 dobra. Dobra, jak tutaj wygląda sprawa? Czekajcie, czy... A dobra, Terutsu ma Surfa, okej. Dobra, płyniemy. No i pierwszy Pokémon, którego tutaj spotkamy. No to co tu dużo mówić? Od razu będziemy łapać. Z jakim skutkiem? Zobaczymy. Zawsze jak coś mam Master Ball, jakbym miał jakieś wyjątkowe problemy. Dobra, pokażcie lepiej, jakie poziomy macie Pokémonów. 27? Od kiedy? Dlaczego? Co tu się dzieje? Thundershock super efektywny na nas, no to on musi mieć chyba... W sumie to nie mam pewności, jaki może mieć typ, ale dobra, rozwal go już tym. To wystarczy, super. Ponita, okej. No w sumie Crabhammer, nie wiem czy tutaj nie jest silniejszy, więc dawaj może części z tego Crabhammera. Nie no, tutaj to są niższe poziomy, tutaj nie powinniśmy mieć najmniejszych problemów, ale trochę się zaskoczyłem tymi poziomami, że aż tak niskie. Dobra, dawaj kolejnego Crabhammera. No i o to chodzi, Pokémon z dużym speedem i kryt za krytem wchodzi, a Farfetch, dobra. Już się nauczyłem, że jak pojawia się Farfetch, to nawet jeżeli ma niższy poziom, to i tak wystawiajmy innego smoczego Pokémona. Dawaj Leech Life. Dobra, Farfetch'd, myślę, że długo tutaj nie pożyjesz. Dokładnie. Dobra, łatwa walka. Jeżeli inni przeciwnicy też będą mieć takie niższe poziomy, to jest bez sensu. Że liderzy tacy silni, a tutaj inni przeciwnicy to jakieś takie poksy. Co to w ogóle za poziom? Co nie? W ogóle dzikie poksy nie chcą mnie spotkać. Co się dzieje? O, mamy pierwszego poka, a pokiem tym jest... Wow! Dragonair! Dobra, w przyszłości mieć Dragonite'a. Co prawda Dragonair w ogóle na 15 levelu, on normalnie w Dratini nie ewoluuje na tym. Nie mam go na pewno czym obić, ale... Eksplozja, żartujesz sobie, jeszcze super efektywna, nie. Dobra, to jest 15 level, on nam nie zrobi nic, okej, dobra. Ale nie, no żartujecie, no trafia się Dragonair, no teraz to żałuję, że nie użyłem masterki. Przecież to jest Pokémon, wiecie, może i typy się zmieniają, ale statystyki zostają, no Dragonite to jednak Dragonite. Która to jest ulica, na której w tym momencie jestem? Droga 20. Znaczy jakąś przy okazji wcześniej minąłem? Chyba tak. Dobra, niech mi to pokaże wszystkie drogi po kolei. Tu było Fuchsia, tu było Safari. 19 była przed chwilą. Ale teraz to jest niby 20, na której się znajduję. Acie, kurczę. Aż głupio, słuchajcie. No bo naprawdę, mieć Dragonite'a, który miałby naprawdę spoko staty, nawet jak miałby głupie typy, to byłoby spoko. A tutaj Hitmonchan level 5, co jest z wami? Czy w tych wodach są naprawdę tak niskie poziomy poksów? No może gdyby Dragonair miał level 5, to poszłoby prościej, ale to jest tylko przykład na to, że skoro mam Master Ball'e, to wykorzystujmy je, używajmy ich. Tutaj jest cała masa przeciwników jakichś, ale w ogóle nawet dzikie poksy nie chcą nas atakować, dziwnie. Dobra, dotarliśmy do tej jaskini lodowej, czyli skoro nie tam, to może tutaj uda się kogoś złapać. Ej, ale... Czy tu w ogóle walka jest konieczna? Może oni tutaj coś pozmieniali w tej grze? Zaraz muszę sobie to obczaić. Dobra, tylko przy okazji też już tak może na wszelki wypadek podleczmy sobie naszego Persjana. Krajomark podleczony, super. Zobaczymy, czy
Nie, nie, już myślałem przez chwilę, że w pierwszej genie może tutaj była jakaś możliwość, żeby szybciej popłynąć, ale nie, nic z tych rzeczy. No teoretycznie mógłbym udać się do Pallet Town i tak naprawdę olać pewnie tej, wiecie, lodowej jaskinie, ale nie róbmy tego. Myślę, że warto przejść się, zobaczyć co i jak. A ty dawaj Crabhammera. Jest jeden Magmar, pewnie dość... dobra, nie no. No naprawdę, Persjan ze swoim szybkim atakiem, w ogóle szybkością, ogólnie swoją, no to robi robotę. No a my wejdźmy tutaj, jak złapiemy, o ile się uda złapać jakiegoś fajnego poksa, no co nas spotka? Charmander, dobra, słuchajcie, jest Charmander i to jest moment, w którym wiem, że skoro mam dwa Master Bole i nie wiadomo, czy jeszcze będę łapać jakieś poksy, biorę go, chcę mieć Charizarda, a jakże. Nie będę się z nim tutaj jakoś łagodnie obchodził. Master Ball i proszę bardzo, jest nasz. Jest nasz, świetnie. Czy chcemy nadać mu ksywę? Oczywiście, że chcemy nadać mu ksywę i zaraz zobaczymy, kto będzie tym szczęściarzem, który będzie Charizardem. Dobrze, już przemieszane wszystko, losujemy więc. Słuchajcie, Lord 723. Lord, gratulacje, gratulacje dla ciebie. Wiem, że zwykle, wiecie, jak nawet macie jakieś cyferki, to w ksywach to ich nie daje, więc myślę, że ogólnie ksywa dla Charmandera, Lord, będzie zacna. Tobie gratuluję zostania, no, dobrym poksem. No i, nie no, na pewno, spokojnie, jak będę go sam trenować, to on od razu po wbiciu jednego levela ewoluuje w Charmeliona, a za parę leveli w Charizarda, więc Charizard gwarantowany. Świetnie. Dobra, a teraz, nie no, no... Chciałem Dragonera, ale myślę, że jak jest Charizard, to naprawdę narzekać, powiem wam, że nie będę. Narzekać nie powinienem. Dobra, tylko teraz jeszcze przejść tą jaskinię, to też nie będzie wcale taka prosta rzecz. A w ogóle właśnie, sprawdźmy typy tego Charmandera, bo ja tak sobie lecę, a chciałem to sprawdzić. Charmander ma... Aha, on ma typ wodny, no proszę. Nie ma tak z Pokemona Ognistego zrobić typ wodny. Why not? Ciosy... Earthquake, Solar Beam, Rock Throw i Ember, no ciosy to ma przynajmniej kozackie, no ale... Jakie będą w tej grze, no to się dopiero przekonamy. Dobra, przejdź tutaj. A ja tutaj... Właśnie, czy ja mam strengtha? Nie, dobra, dostałem go, co nie? A nie, czekajcie, ważna sprawa. Ważna sprawa na szybko. Czy ja czasami nie odesłałem Pokemona, który miał strengtha, któryś miał, znaczy, czy nie straciłem, może inaczej, tak to nazwę. Ja potem tego strengtha odłożyłem, a nie wiem, czy on nie będzie tutaj wymagany, żeby to przejść. Kurczę, no chyba... Chyba boję się, że tak, że bez tego niestety tej jaskini nie przejdziemy. Zaraz, to nie tutaj jest wyjście. No niestety te przedmioty, żeby mieć więcej miejsca w plecaku, sobie niektóre podkładałem, no i... Naprawdę, mogę teraz na to mocno, ale to mocno narzekać, bo z mojej winy chyba będę musiał się stąd cofnąć niestety. No dobra, czekajcie, chyba że coś mi się pomyliło, no ale nie no, strengtha na pewno miałem. Dobra, wycofaj nas do Fuchsia City. Raz jeszcze przelecimy ten kawałeczek. No i zaraz się przekonam, czy rzeczywiście popełniłem taki duży błąd. W ogóle poksy sobie tak czy siak można podtrenować. Dobra. Lecz i zaraz się przekonamy. Ale boję się, że naprawdę, że ostatnio... Właśnie nie pamiętam już, kto miał strengtha. No zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, pokaż mi te wszystkie HM-y szczególnie, to mnie interesuje. TM-y. Dobra, to był... Pierwszy był Kat, potem był ten. O, no jasne, czekajcie, tutaj mamy... Teraz czwórkę wzięła, która to była? Czwórka czy trójka? Zawsze mi się myli. Który to jest ten właściwy. Dobra, weź jeszcze tą. W sumie do depozytu jest możliwość dać sobie coś. W sumie ten, z tego pokefleta to za bardzo nie korzystamy, więc niech będzie. Czy wędka jest mi aż tak potrzebna? Też nie wiem, jakoś rzadko jej używam. Kartki też nie będzie już potrzebny. No i dobra, trochę miejsca się przynajmniej zrobiło. To jakiś X-Special, okej. Coś jeszcze nie. Nic więcej ciekawego nie mamy. W sumie Charmandera może nauczymy tego strengtha. Jak dołączył do teamu, to od razu niech się czegoś nauczy, co nie? Teraz sobie przypomnimy, który... A, to był serw, dobra, to ten nie, ale to był już strength, tak jest. Dobra, tak więc Charmander
Mam nadzieję, znaczy no myślę, czego go tu oduczyć. Solar Beam w sumie bije zawsze na dwie tury, no bo no to nie, niech się tego nie uczy. Oducz się tego Solar Beama. Myślę też, że pójdziemy szybko kupić, wiecie co, jak najwięcej, bo chciałbym już wrócić do tej jaskini. Kupimy jak najwięcej tych. A kata ktoś ma? Kolejne ważne życiowe pytanie. Nie no, kata też nikt teraz nie ma. Czy kat będzie mi jeszcze potrzebny jakoś? Czy tam nie da się inaczej przejechać? A i tam da się chyba dojechać bez ścinania tych drzewek. Kurczę, ale utrudnili życie z tym, że tutaj wszędzie jakieś drzewka nam na drodze stoją, co nie? Dobra, jak widać da się. Jak widać da się. Dobra, kupmy naprawdę ultrabole. No też się może przydają, ale może hyperpotiony jednak. Z 7 dodatkowych. A teraz, teraz niech pójdą super ripele. Trochę ich niby mam, ale... Ale chciałbym, żeby w jaskini jednak udało się przejść bez jakichś większych problemów. Szczególnie, że walk z jakimiś tam trenerami teoretycznie chyba nie będzie. No ale zobaczymy, nie pamiętam tego aż tak dobrze. Dobra, gdzie my tutaj mamy... W sumie to teraz jeszcze tego nie muszę aktywować, na razie rower. Już w mieście nas nikt nie zaatakuje, tylko będę marnował dobre i drogie nawet w miarę przedmioty, co nie? Dobra, tutaj wyjedziemy tędy. Jakąś okrężną drogą znowu jeżdżę. Ale ostatecznie uda się. Dobrze. Ostatecznie musi się Aj, nie tędy. To miasto zawsze mnie denerwowało, że to Pokémon Center było tak jakoś głupio rozmieszczone. No i nie dało się dobrze stąd wyjechać, co nie? Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy i płyniemy dalej. Nasza wędrówka jeszcze się nie zakończyła. Szczególnie, że dostanie się do przedostatniego lidera też wcale tak bardzo proste nie będzie. Bo będzie wymagało wcześniej zdobycia właśnie klucza. Ej, aha, kupił super ripele, żeby ich nie użyć. Ciekawe, co tutaj można było spotkać. Ponite, o. Jak widzimy tutaj ognisty, niby ognisty Charmander. Później tutaj niby ognista Ponita, no bo ona też pewnie tego typu tutaj oczywiście nie ma. No ale dobra, dawaj ripela. No i lecimy dalej. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj przejść tą jaskinię, bo zbyt prosta może okazać się, że nie będzie wcale, co nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to wchodzimy. Tak, no tamta jaskinia to jest oczywiście jako ta wyjściowa. W ogóle tutaj... Ciekaw jestem, czy w tej pierwszej genie dało się w jaskiniach używać rowera normalnie? O, dało się. Tylko, że on się chyba wyłączał za każdym razem, jak przejeżdżaliśmy. A nie! Nie wyłączał się przy schodach. O kurczę, dobra. No to sprawnie pójdzie. Może dostaniemy też jakiś fajny TM. Tutaj normalnie można w tych grach spotkać Articuno. Tylko czy ja bym chciał spotkać Poxa, który może mieć 50 level? No chyba niekoniecznie. Dobra, muszę wjechać chyba jeszcze wyżej, żeby zrzucić te pozostałe kamienie. No tylko ciekawe, gdzie one są. Nie, tu jest zejście na dół. Tu będzie chyba... Żeby wyżej, tak jest, tutaj można wyżej podejść. No, tak jest, tutaj mamy kamienie, świetnie. No to jak mamy kamienie, no to Charmander już się tutaj dla drużyny trochę przysłuży, co nie? Dawaj, no. A, dobra, można już przepychać, okej, już się bałem, że jednak nie. Dobra, raz jeszcze. Nie wiem, czy zjeżdżać niżej, nie opłaca się. Nie opłaca się zjeżdżać niżej, bo tutaj od razu z tego piętra zepchniemy wszystkie. To nawet nie wiedziałem, że to na samym początku były do zrzucenia. Okej, niepotrzebnie tak pojeździłem, tylko niepotrzebnie. Dobra, dawaj. Teraz to możemy nawet spaść tutaj, no tylko, że będzie wymagane oczywiście kolejne użycie rowera. Mogę przepychać? Nie. Trzeba za każdym razem, jak zmienimy tak jakby lokację, użyć jeszcze raz tego strengtha, żeby sobie z tym poradzić. Okej, mamy to. No to teraz jakoś... Dobra, wiecie co? A, bo ja tutaj nie podjadę tam wyżej. Dobra, już wiem, jak się do niego dostać. Do tego kolejnego. Dobra, kolejny Super Ripple. Wiem, że Pokémon, którego tam spotkam, to może być tutaj Articuno. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że w randomizerze to pewnie Articuno nie będzie ostatecznie. Ale... Ale powiem wam, że ciekawy jestem, kto się tam trafi, no tylko boję się o to, że przeciwnik ten może być naprawdę mocny, no bo 50 level swoje to robić może, co nie? Dobra, tam też zrzucone, tu zrzucone, to dajemy niżej. No, jeszcze jeden poziom tak jakby zrzucania tych kamieni i to już będzie chyba ostatni. Jak stąd zrzucimy, to one powinny zablokować nurt rzeki. Dobra, tutaj innego przejścia nie ma,
Jak tylko... Tylko ta drabina, dobra. O, dobra, jeden już, zobaczcie, jeden już zablokował, tylko że tutaj mamy tylko zejścia niżej, a... Nie ma możliwości jakoś, no nie wiem, przejść wyżej, czy tu nie ma żadnej... Dobra, tu jest jakaś drabinka. No musimy wrócić jednak kawałeczek. Dobra, jeszcze jedna drabina. Chociaż byliśmy na dobrym poziomie już. A nie, tu jeszcze jakieś inne głazy na to wychodzi. No, to miejsce jeszcze jest pełne tajemnic, jak widać. Dobra, tu jest głaz do zrzucenia. Ale do niego się przynajmniej stąd nie dostaniemy. Dobra, stąd już da radę. Stąd już jakoś da radę. Kiedyś to te jaskinie, to pamiętam, że to były nie lada problemy, żeby je przejść. Ale w tym momencie jakoś to przebiega, co nie? Dobra, tutaj niżej ten ostatni kamień. Biedny Charmander ledwie, mówię wam, dołączył do teamu, to już zmuszony tylko do przepychania wszystkich kamieni w okolicy. Dobra, mamy to. O, od razu trzeba płynąć, świetnie. I czy tutaj nie powinienem zaraz kogoś spotkać? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Rozejrzyjmy się po tej okolicy, albo trzeba było przepłynąć może. Tam będzie on. Dobra, czekajcie, tam powinien być poniekąd. Poniekąd Articuno. No i aż trochę strach mi tam iść, powiem tak prawdę mówiąc, co w ogóle z tego wyjdzie. Ej, zaraz, czy ja muszę zejść z... Czekajcie, jeżeli ja chcę płynąć tutaj, to co, muszę zejść z roweru chyba wcześniej i dopiero teraz użyć... A nie, jest informacja, że tutaj prąd jest cały czas za mocny, ale... Ale tutaj też? Przecież te kamienie już ustawiły się niby chyba w dobry sposób. A tutaj też będzie ta informacja, że jest za mocny? Nie, tu płynąć możemy. Ale tu absolutnie nic teraz nie mamy. A nie, jest przejście. Dobra. A, dobra, bo z tamtej strony zablokowaliśmy. Tutaj jest nurt spokojny, no dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy ja dobrze w ogóle idę. Już naprawdę trochę się zamotałem w tej jaskini. A tu chyba będzie wyjście. Tak, to chyba będzie wyjście. No spoko. Myślałem, że może spotkamy tego nieznanego Poxa, kto nam się trafi, ale jak widać szybciej udało mi się wyjść stąd. Więc może jednak, wiecie co, ja sobie tak chciałem utrudnić życie, spotkać się z jakimś silnym Pokiem, który mógłby mnie może zmasakrować. Ja się boję kogo w randomizerze, kto mógłby zastąpić Articuno w randomizerze, czy może zastąpiłby go jakiś Mewtwo. Wolałbym jednak nie. Raczej liczę na to, że na spokojnie, patrzcie, wszyscy do nas odwróceni plecami, nikt nas nie chce na nas patrzeć, masakra. Ale tutaj, daleko, daleko na zachód, tak jest, mamy to miejsce. Cinnabar Island. Tak, były prowadzone eksperymenty w spalonym budynku. Tak, dziwny koleś prowadzi tą salę, jak chcemy wejść do sali, okazuje się, że drzwi są zamknięte. Więc oczywiście trzeba zdobyć klucz. W sumie tutaj, tak myślałem o zdobyciu tego Pokemona, no teraz to już mamy wszystkie, ale tutaj to nawet można by odnowić z Kamilinem. W sumie, czemu nie? Ej, ale jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo w tym budynku, oprócz tego, że można sobie odnawiać tam z Kamiliny, co nie, to zawsze była też możliwość dokonania wymiany. Może znowu jest wymiana z jakiegoś legendarnego Pokemona. Pogadajmy tutaj z ludźmi. A nie, miała zatęta Cruella, no niby dobra wymiana. Niby dobra. Tak, ty znalazłeś Mount Moon, to ja też znalazłem. O, Wigglytuff za Vaporeona, o, Iwilucja co prawda. Mi tam Iwilucje jakoś tak nie chcą mi się trafić w tej grze niestety za bardzo. A szkoda. Tak, Iwi może jednego z trzech Pokémonów ewoluować. Oj, głupcze, ty nawet nie wiesz jak się mylisz. TM35. Metronoma dostaliśmy. Okej, niech ci będzie. Natomiast ostatni pokój, który tutaj mamy, to jest oczywiście, słuchajcie, pokój, w którym... Ej, a ten chce Hypno za Miała. No nie, w jednym Miała zatęta Cruella. Czy teoretycznie można mieć Hypno, wymienić go tutaj za Miała, potem pójść do drugiego, Miała wymienić zatęta Cruella i mieć zatęta Cruella. Okej. A tu będzie chyba koleś, który... Tak, wymienia to. Ale no cóż, na razie mamy full Pokemonów, nie będę nad tym się zastanawiać, kogo mógłbym tam jeszcze dodatkowo otrzymać. Więc lepiej, jedyne nad czym teraz się skupmy, to na tym, żeby udać się do spalonego budynku i spróbować znaleźć tam jakieś rozwiązanie, znaleźć sposób, żeby dostać się do tej oto sali. Czy się uda? Oby.
Tak więc, moi drodzy, nie zapomnijcie, jeżeli wam się podobało, zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, a kolejny odcinek z Pokémon Yellow Extreme Randomizer Nuzlocke już wkrótce. Tak więc, do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!